Dzień dobry Państwu. Nazywam się Piotr Kusiewicz. Jestem profesorem na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej w Gdańsku. Na nasze spotkanie zaprosiłem mojego studenta, który jest po roku nauki, w tej chwili jest na drugim roku, Paweł Lach. Chciałem się podzielić takimi swoimi przemyśleniami, powiedziałbym doświadczeniami, które pozwalają nam w sposób, powiedziałbym, namacalny przekonać się, jak przepona funkcjonuje i jaka jest jej rola podczas procesu śpiewania, wydobywania samego dźwięku. Paweł chodzi na zajęcia ruchowe, na zajęcia z baletu i do tego, co w tej chwili chcę powiedzieć, sprowokowała mnie sytuacja, kiedy przyszedł po zajęciach z tego baletu i byłem przekonany, że nie będzie mógł śpiewać, że będzie zmęczony. Tymczasem on stanął, tak jak Państwo widzicie tu w tej chwili, i powiedział: panie profesorze, ja czuję się idealnie przygotowany do śpiewania. A więc to wszystko, co zostało uruchomione, świadomość ciała, te elementy miały ogromny wpływ na ćwiczenia, które zaczęliśmy za chwilę robić. Chciałbym w tej chwili zademonstrować ćwiczenie, które, jak na początku powiedziałem, uświadamia nam pracę naszej diafragmy. Ja często odwołuję się do takich przykładów z życia wziętych i dla mnie bardzo takim przekonywającym jest wizja pieska zziajanego. Jak piesek jest zziajany i bardzo szybko oddycha, prawda? Bardzo szybko oddycha, więc to każdy zrozumie, że chodzi o to, że musimy tego sobie wyobrazić, jak ten piesek oddycha, i potrafimy to zademonstrować. Może pokaż, jak to działa. O, właśnie. I do tego bezszelestnego, bezdźwiękowego ćwiczenia chciałem dołożyć takie proste, które nieważne jest dla mnie może sama jakość dźwięku, tylko żeby każdy dźwięk był przyporządkowany jednemu krótkiemu impulsowi wydychanemu, tak jak przy tym omawianym zziajanym piesku. A więc spróbujemy, jak to nam wychodzi w praktyce. Proszę Państwa, przekonałem się, że świadome oparcie dźwięku jest niezwykle istotne również przy śpiewaniu w rejestrze głowowym. Oczywiście to jest temat, który można byłoby bardzo długo omawiać. Chciałem też w pigułce powiedzieć, co mam na myśli. Otóż na ogół się mówi, że mężczyzna potrafi śpiewać w rejestrze falsetowym, właściwie głosem falsetowym, ale cóż, falset. Falset, falsetto, to oznacza, że to jest coś fałszywego. Oczywiście tym falsetem mężczyzna na ogół przy goleniu się może posługiwać, bo każdy tam śpiewając, goląc się, śpiewa jakieś wysokie dźwięki i rzuci sobie arijkę czy pieśni. Tymczasem ja rozróżniam tutaj dwa takie zupełnie oddzielne światy. Śpiewanie falsetowe, a świadome śpiewanie z użyciem rejestru głowowego, a jednocześnie wykorzystanie całego rezonansu ciała. I wtedy to bardziej kojarzy się ze śpiewem sopranowym czy mezzosopranowym i to jest bardzo przydatne w muzyce, jeżeli śpiewak potrafi uzmysłowić sobie, gdzie się ten dźwięk zaczepia i jak należy nim posługiwać się, ażeby był efekt pożądany. Wpadliśmy na ten pomysł przy bardzo znanej pieśni Karłowicza Pamiętam ciche, jasne, złote dnie, gdzie tam jest na końcu fraza, która się kończy na piano i trzeba umieć tak ten dźwięk zaśpiewać, ażeby to nie był typowy falset, a jednocześnie, żeby ten dźwięk był estetyczny. Myślę, że ten dźwięk jest bardzo ważny i chciałem tu jeszcze zaznaczyć taką jedną rzecz, jak to zrobić, ażeby dźwięk sopranowy, dźwięk wysoki mógł być wykorzystywany w życiu śpiewaka. Otóż to wszystko zależy od mutacji. Mam tu na myśli własny przykład, ponieważ jako dziecko śpiewałem bardzo wysokim sopranem,
sięgając najwyższych dźwięków, jeszcze wyższych niż Królowa Nocy. I kiedy zaczął się okres mutacyjny, bardzo łagodnie go przechodziłem, ale jednocześnie śpiewałem sobie znane arie i myślę, że to chyba jest ważne, że w czasie, kiedy ja przechodziłem tę mutację, cały czas głos był w ruchu, cały czas te zapamiętane z dzieciństwa odruchy gdzieś tam zostały zakodowane. I w momencie, kiedy ja już po zakończeniu mutacji początkowo barytonem śpiewałem, a potem przyszło śpiewanie tenorowe, to te dźwięki zostały. I dla mnie w tej chwili bardzo ważnym jest, jeżeli mnie takie dźwięki wychodzą i jeżeli ja zaśpiewam parę tak wysokich dźwięków, gdzieś tam puknę w oktawie dwu czy trzykreślnej, to wiem, że już jestem rozśpiewany. Spróbujemy teraz to zrobić. Też robiliśmy takie doświadczenia i zróbmy proste ćwiczenie na... Mieliśmy tę ostatnią frazę, co miał w dzieciństwie mym, którą spróbujemy w tej chwili zaśpiewać. Co miał w dzieciństwie mym? O. I ten dźwięk był bardzo, bardzo taki przyjemny dla ucha i zawieszony właśnie w głowie, a nie był to typowy falset. Na zakończenie tego naszego dzisiejszego spotkania chciałem Państwu zaprezentować finałowy fragment duetu Kotów Rossiniego, gdzie śpiewałem ze znakomitą śpiewaczką Katarzyną Dondalską, która osiągała najwyższe dźwięki sopranu koloratorowego, a ja jako drugi kot wymyśliłem sobie podobną kadencję, wykorzystując właśnie dźwięki rejestru głowowego. Dziękuję bardzo za uwagę.